Cześć, tutaj Łukasz z Coder School. Odpowiem Wam dzisiaj na pytanie, dlaczego warto się uczyć C++, albo dlaczego nie warto się go uczyć, albo jakich języków programowania warto się obecnie uczyć. Obecnie dużo ludzi, którzy wybierają C++, są to osoby, które gdzieś wcześniej coś programowały. I głównie są to studia, być może też liceum czy technikum. Ciągle uczy się C++ na uczelniach i w większości z nich jest to jeden z głównych języków programowania, który stanowi niejako wstęp do programowania. Co może się wydawać też trochę dziwne i przez co C++ zyskał opinię takiego języka trudnego, bo zetknięcie się z nim tak po raz pierwszy i to jeszcze na uczelni raczej do przyjemnych nie należy. Często się go też myli z językiem C. Ale dzisiaj nie będziemy tutaj sobie omawiać różnic pomiędzy tymi językami. Chciałbym Wam natomiast powiedzieć, przedstawić jakieś plusy i minusy C++. No, przede wszystkim pierwszy kontekst, który już wspomniałem. Trudno jest tego języka się nauczyć. I tak i nie. C++ obecnie jest innym językiem niż kiedyś i było faktycznie trudno kiedyś się go nauczyć, natomiast trzeba trochę ten mit obalić. Mamy nowe standardy języka i w tych nowych standardach naprawdę można go używać w bardzo łatwy sposób i nie odstaje on od innych popularnych języków programowania. Były kiedyś wskaźniki w C++, oczywiście dalej są, natomiast teraz mamy inteligentne wskaźniki. Natomiast to jest właśnie temat, który najbardziej odstraszał ludzi i powodował, że pójdę sobie poprogramować w Javie, bo tam przynajmniej nie muszę się martwić tymi wszystkimi wskaźnikami. Także to troszeczkę obalam, właściwie nie troszeczkę, tylko obalam ten mit, bo w chwili obecnej C++, przynajmniej w nowych standardach, łatwo się uczy. Natomiast to też rodzi pewien nowy problem, bo skoro mamy aż tyle możliwości do wyboru, no to C++ jest niestety albo istety językiem kompatybilnym wstecz. I on nam pozwala pisać kod w każdy możliwy sposób, jak tylko chcemy. Ale to, co było dobre w starych standardach, raczej nie jest dobre w większości przypadków w nowych. Więc jest to kolejna słabość tego języka. I tak naprawdę, jeżeli uczycie się sami, co jest minusem, nie samo uczenie się samemu, ale uczenie bez nadzoru jakiegoś mentora spowoduje, że stracicie strasznie dużo czasu, aby tak naprawdę zweryfikować, czy wiedza, której się nauczyliście, jest dalej aktualna i czy coś się pisze w taki sposób, czy też może nie warto w ten sposób pisać. Także tutaj musicie bardzo uważać i z pewnością, jeżeli macie jakiegoś mentora, jakiegoś praktyka, jakąś osobę, która programuje w tym języku, to na pewno Wam niesamowicie pomoże. Próbowanie nauki od zera samemu, bez żadnego wsparcia, jest trochę ryzykowne. W najgorszym przypadku po prostu skorzystajcie z jakichś grup facebookowych, gdzie ludzie uczą się programowania w tym języku. Drugim ważnym aspektem są też branże, w których C++ się używa. I chodzi mi tutaj o game dev oraz o embedded. I to są branże, gdzie C++ króluje. Oczywiście część ludzi powie, że używa się tam języka C, przynajmniej w embedded, ale coraz więcej firm przechodzi tam jednak na C++, więc faktycznie ten język króluje zarówno w embedded, jak i myślę w game devie. Używa się tam też oczywiście jeszcze innych odmian, jak języka C#, który też jest dość popularny, jednak te języki wszystkie są ze sobą dość mocno spokrewnione i przynajmniej składnia jest ta sama. Więc znając C++, bardzo łatwo, co jest kolejnym plusem, przesiąść się też na inny język programowania. Jest on zbliżony składniowo praktycznie do większości popularnych języków, do Javy, do wspomnianego już C#, i do języka C. Tutaj trochę inną filozofię ma JavaScript, ale mógłbym powiedzieć, że JavaScript to ogólnie taki trochę inny świat i C++owcy nie lubią JavaScriptowców, głównie z tego powodu, że ich język jest stary jak świat, bo powstawał w 7 dni. Ale bardziej chodzi o to, że jest niekonsekwentny. To było oczywiście takie żartobliwe porównanie, przynajmniej to, że nie lubią C++owcy JavaScriptowców, bo to, że powstawał przez 7 dni, jest prawdą. Teraz przydałoby się wspomnieć o jeszcze innych minusach C++. No to podstawowym takim minusem, o którym już trochę wspomniałem, jest to, że ta wiedza jest przestarzała. Natomiast dodatkowo muszę dorzucić to, że jest ogrom tej wiedzy do nauczenia się w ogóle. Język C++ Wam umożliwia takie rzeczy, no, których nie umożliwiają inne języki, albo umożliwiają w jakimś ograniczonym zakresie. Przy C++ musicie dobrze znać zarządzanie zasobami, w szczególności zarządzanie pamięcią. Musicie też dbać o złożoność obliczeniową, złożoność algorytmów czy o optymalizację. I to głównie ze względu na branże, o których już wspominałem.
Game Dev czy Embedded. Tam bardzo liczy się wydajność i jakby ucząc się języka C++, to od razu też implikuje to, że musicie znać tamte zagadnienia. Więc podsumowując, do zasadniczych plusów C++a należy to, że jest to język uniwersalny i obecnie wcale nie tak trudno się go nauczyć, jak większość ludzi mówi. Drugim plusem są też branże. Dużo ludzi się interesuje grami komputerowymi, więc game dev oraz dodatkowo embedded są tutaj właściwie takimi branżami, gdzie jest tylko C++, przynajmniej C++ króluje. I trzeci plus tego języka, bardzo łatwo się z niego przesiąść na dowolny inny język programowania. Także rozpoczęcie od C++ pozwoli Wam na późniejszy wybór kierunku. Właściwie w dowolną stronę możecie pójść. Minusy? No zasadniczo to, że wiedza w internecie jest nieuporządkowana, przestarzała, ciężko Wam się tego uczyć, w szczególności samemu, więc jeżeli macie jakąś osobę, która Was w tym wspomoże, to super, jak nie skorzystajcie z grup facebookowych. I drugi minus, jest tej wiedzy dużo do ogarnięcia, czyli do nauki tego języka musicie poświęcić więcej czasu niż w przypadku innych języków, więc ta wiedza musi być kompleksowa, przekrojowa, zupełnie ze wszystkiego. A co z innymi językami programowania? Na start polecam Pythona. Jest to język dość łatwy do opanowania, więc jeżeli nigdy wcześniej nie programowałaś, to będzie Ci na pewno łatwiej zacząć. Mogę też polecić Java, bo jest bardzo zbliżona składniowo do C++ i nie musisz się tam martwić, w szczególności o zarządzanie pamięcią i wskaźniki, więc może to być troszeczkę łatwiejsze. Jeżeli natomiast bardziej interesują Cię technologie frontendowe, czy też właśnie web development, tworzenie stron internetowych, to tam C++ za bardzo nie ma zastosowania. Wtedy pewnie jedyne sensowne rozwiązanie to jest JavaScript, bo HTML nie jest językiem programowania, nie oszukujmy się. Zakończę jeszcze takim dość popularnym stwierdzeniem, które jest w internecie. Jeżeli chcesz sobie strzelić w stopę i jesteś Pythonowcem, to Python Ci na to nie pozwoli. Natomiast jeśli używasz C++, to zapyta on tylko, jaki kaliber sobie życzysz.